Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z Wami tak z drugiej strony, ale jeszcze nie jestem w stanie się Wam pokazać. Jeszcze nie doszłam do żywych, także ogarnę się i później się Wam pokażę. A tymczasem proszę najsłodszy widok z rana, czyli Glorusia, która je śniadanko. Klasycznie zaczęła sobie od borówek, czyli jeden z ulubionych owoców. Mamy tutaj też truskawkę i babcia zrobiła jej taki ryż z tartą truskaweczką. I to jest ryż na mleku kokosowym, także wcina. I bardzo fajnie, że wcina, bo ząbkuje, więc apetyt jest dużo gorszy. Wczoraj śniadanie już nie szło tak ładnie jak dzisiaj, więc powiem szczerze, że kamień z serca, ale to o tym opowiem Wam troszeczkę później. Gdzie masz łyżeczkę? Tu jest łyżeczka, tutaj? No, am? Wow, ale progres, co? Ale progres, kto tutaj je łyżeczką? Co? No super! Super dziewczyna jesteś, łyżeczką jesz? Tak? Jeszcze mama trochę pomaga, ale już tak ogarniasz, tak? Tak? Mamusia nabierze, ok? O! Dobra, mamy, proszę. Proszę bardzo. Super. Jestem właśnie w łazience. Będę nakładać pielęgnację. Umyłam sobie już twarz. I klęczę teraz przed Wami, ponieważ nie wzięłam sobie, wiecie, takiego dużego statywu, bo nie chcę mi się go rozkładać. Więc po prostu, wiecie, no, na takim małym statywie też można jakoś zajechać. Nakładam pielęgnację. Nie mam jednego paznokcia, więc będzie to wyglądało śmiesznie. Ale nieważne. Najpierw nakładam tonik. Jestem uzależniona od toniku i w momencie, gdybym pominęła go w pielęgnacji, to bym się czuła bardzo dziwnie. Nie wiem, jakoś tak się przywykłam do nakładania go. Tonik. Następnie nakładam serum z witaminą C. O Jezu, wostrz mi wyostrz. Następnie nakładam serum z witaminą C z Basic Lab. Do tego krem pod oczy. Na dzień. I SPF. Niezależnie czy mamy wiosnę, lato, czy jesień, czy zimę, SPF nakładam. Muszę dać witaminę C, nadajmy swojej kurze, nadajmy swojej, nie kurze Kinga, nadajmy swojej skórze trochę blasku po tych nocach. A o co chodzi dokładnie? Glorii wychodzą zęby, wychodzą jej jedynki. Wiecie co, i tak nie mam na co narzekać, bo tylko dwie noce mieliśmy takie ciężkie. No noce i dnie też. Bo miała Gloria stany podgorączkowe, ewentualnie gorączkę, ale jak dałam jej pedicetamol, to gorączka jej schodziła, więc spoko. Więc naprawdę nie mam na co narzekać. No po prostu tyle, że ona się bardzo często budziła w nocy z płaczem. No widać było, że po prostu ją to boli, więc no. Dzisiaj w ogóle wydaje mi się, że już jest jakiś przełom, bo patrzę, czy mi się budzi. Dzisiaj wydaje mi się, że już jest jakiś przełom. Czekajcie, zobaczę, czy sobie dobrze nałożyłam w ogóle to. Przełom, ponieważ kurczę, no jest lepiej, widzę. I nie jest już taka ciepła, a była taka noc, że była po prostu tak gorąca, jak telefon nagrzany na słońcu, więc serio. A teraz już naprawdę i jest taka pogodna, uśmiecha się, więc więc mam nadzieję, że teraz będzie już o wiele lepiej. Dobrze mówiła pani fizjoterapeutka, że dolnych jedynek nie czuliśmy, ale na pewno zauważymy, gdy Glorii będą wychodziły górne jedynki, bo powiedziała, że to jest właśnie przekichane, więc faktycznie miała rację. I na sam koniec Egyptian Magic to jest taki, nie wiem jak to nazwać, taki bardzo fajny, tłusty balsam, który ma zastosowanie, można go używać na usta, na łokcie przesuszone, w ogóle właśnie na takie, wiecie, przesuszone miejsca. Ja mam zawsze problem z ustami, więc nakładam dosyć grubą warstwę. I to jest ready. Jestem ready na cały dzień. Kocham, jak moja skóra wygląda po nałożeniu pielęgnacji. To glow, Jezu. A nie zapomnę, jak jeszcze w czasach szkolnych byłam fanką matu i używam właśnie pudru, nic nie mogło się świecić. A teraz, im jestem starsza, tym lubię efekt takiej właśnie delikatniejszej skóry, nawet takiej mokrej. Nawet jak sebum przebija, uwielbiam to i często nawet rezygnuję z pudru właśnie, żeby mieć tą buzię taką rozświetloną i taką, wiecie, taką juicy. Także naprawdę mega. Dobra, zabieram się za robienie
zrobienie śniadania, bo umieram z głodu. Jak widzicie, śniadanie bardzo proste, bułki z masłem, z serem żółtym i ogórkami konserwowymi domowej roboty. Dodatkowo moja ulubiona zielona herbata i moja dzidzia, która właśnie wyczuła, że mama chciała sobie spokojnie zjeść, także witajcie w moim świecie. Cześć! Cześć! Co to się stało z tą fryzurą twoją, Boziu? O masakra! O masakra! Dawaj teraz tego smoka, jak jesteś już po drzemce. Jak się spało? Co? Dobrze się spało? Tak? Gloria, masz idealną fryzurę jak pod to, że dzisiaj będziemy robić zdjęcia. Gloria dzisiaj, drodzy, w momencie, gdy nagrywam tego vloga, kończy 11 miesięcy. 11 miesięcy kończy, dziewczyno! Tak, za miesiąc będziesz miała roczek już. Wyobrażasz to sobie, jak zleciało? No, słodziaku. Aha, mała pocałowała barierkę. Wiecie co, właśnie pocałam teraz barierkę, a kiedyś miałam taką sytuację, że bawiłam się z Glorią i tak z przyzwyczajenia pocałowałam sobie kolano. Tak. Tak, mama pocałała sobie kolano, bo tak myślała, że to może twoja główka. Nie dam ci smoka, nie. Mamusia odkłada, okej? Okay? Nie ma smoka w ciągu dnia. Nope. Gdzie jest Gloria? Gdzie jest Gloria? Cześć! Cześć! Przyszła pora na ogarnięcie stylówki do zdjęcia na 11 miesięcy. Pamiętam te pierwsze miesiące, gdy tak przykładałam wagę do tego, żeby to były takie, wiecie, super stylówki. A ostatnie miesiące wyglądają tak, że lecę na spontanie i wybieram po prostu z szafy coś, co wygląda uroczo, no i kolorystycznie do siebie pasuje. Nie miałam zupełnie pomysłu, co ogarnąć teraz na 11 miesięcy, ale przypomniałam sobie, że mam w szafie tę spódniczkę, którą Gloria dostała od moich rodziców na Mikołaja i miała ją na sobie może tylko raz. Ale nigdzie też tego nie uwieczniłam, więc ona nada się idealnie do tego. No i też idealnie po prostu znalazłam bluzkę. To jest jedyna biała bluzeczka, którą mamy, bo niestety body jest w praniu. Więc mam taką bluzeczkę, proszę bardzo. Tylko ona jest w rozmiarze 80, więc boję się, że będzie za duża, ale coś z tym wykombinuję. Do tego mam takie podkolanówki z kokardkami. Ewentualnie białe, klasyczne rajstopy. Nie wiem, chyba bardziej mnie te podkolanówki przekonują, ale zobacz, jak to będzie wyglądało w całości. No i jeszcze pozostaje wybranie jakiejś kokardy, no bo moja gwiazda ma przecież takie tutaj szał na głowie. Więc tak, to by tutaj nam pasowało do tego. Zastanawiam się pomiędzy tą, tą, a tą. Tylko tę kokardkę bardzo często już miała na sobie na zdjęciach. Więc nie wiem, może te groszki, jeżeli będą dobre, Gloria, na ciebie, bo ja nie wiem. Dawno nie nosiłyśmy takich opasek, co? Proszę, Misia. Mamusia zrobi zdjęcie, dobra? Taka jesteś... Jej, ty! Tu masz, tu, tu, tu. Nie. A kto to tutaj jest? A kto to tutaj jest? Tu chodź. Kuku! Nie, please, 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 błagam! Prawie umiałam! Prawie cię miałam! A tu? Popatrz! Idzie lisek do górnika! Lisek łapką czuszek. Usiądź sobie tutaj, chodź! Chodź, kochanie! Chodź, mama ci coś pokaże. Nie, na to nie wchodzimy! Tutaj chodź! Czy wy widzicie, jak ona podnosi nogi do góry? O, już nie masz skarpetki jednej. Dobra. Gloria uwielbia otwierać paczki, ale jeszcze nie wie, że to jest paczka cała tylko i wyłącznie dla niej. Jesteś ciekawa, co jest w środku? Otwieramy. Uwaga, uwaga! W środku wypełniacz. Słuchajcie, muszę to najpierw opróżnić, bo znając moją dziecię, zaraz będzie chciała to zjeść. Widzimy się za chwilę. Uwaga, uwaga, mam pierwszą zabawkę. Co to jest? Co to jest?
Proszę! Proszę! Trzymaj, poczekaj. Masz tą zabawkę. A mamusia rozpakuje resztę, okej? Co to jest, babuś? Popatrz! Co to jest? Brawo! To teraz mama spokojnie może napić się kawy. Tutaj, jak chcesz otworzyć, to tak, wysuń szufladkę. Jaki sztos, popatrzcie. Ścieżka sensoryczna. To są takie puzzle, które układa się na podłodze i dzidzia boso sobie po tym chodzi. I dzięki temu receptory pracują. Niesamowite. Materiał, który widzieliście do tej pory, został nagrany 3 marca. A teraz siedzę tutaj 2 tygodnie później. Urwałam tego vloga tak, w ogóle go nie zakończyłam, więc chcę Wam powiedzieć, co w międzyczasie się u mnie wydarzyło i dlaczego też nie ma długo żadnego filmu na YouTubie, no bo też jakieś 2 tygodnie filmu nie ma. Więc przerwałam tamtego vloga, bo w którymś momencie, jak przybierałam Glorię, to zauważyłam, że ma wysypkę na całym ciele. I moje podejrzenie było takie, że ta wysypka jest z mleka modyfikowanego, bo podałam jej pierwszy raz mleko modyfikowane. I tutaj przerwnik, opowiem Wam, jak Gloria zareagowała na mleko modyfikowane, jak to u nas wygląda, bo to też jest taki temat, który po prostu ryje mi banie totalnie. A zaraz wrócę do tego, co z tą wysypką zrobiliśmy. Więc jeżeli chodzi o mleko, postawiłam, że kupię mleko kozie, bo wyczytałam, że mleko kozie jest najbardziej podobne do mleka matki. Kupiłam jej mleko Capricer. I co? I za pierwszym razem, jak jej podałam, to fajnie wypiła prawie całą butelkę, więc byłam zadowolona. W ogóle nie wiem, skąd u mnie takie... takie przeczucie, że kurde, podanie mleka modyfikowanego to będzie pestka. Po prostu podam jej mleko, a tym samym odzyskam troszeczkę wolności i będę mogła tak z czystą głową sobie wyjść, bo właśnie takie było moje założenie, że mleko modyfikowane podam Glorii jako taki dodatek. W sytuacjach, gdy po prostu nie odciągnę mleka, nie uda mi się odciągnąć, a będę chciała gdzieś wyjść, czy w ogóle po prostu wyjść gdzieś spontanicznie. Więc taka po prostu alternatywa. I tak jak mówiłam, wydawało mi się, że to będzie proste. I żeby nie ujmować tutaj mamom, które karmią mlekiem modyfikowanym tylko, że to jest taka pestka, to jest takie proste i w ogóle to jest pójście na łatwiznę, bo ja tak nie myślę, tylko po prostu gdzieś takie było w przeczucie we mnie, że po prostu dam jej to mleko, ona je będzie piła i będzie super. Okazało się, że nie. Bo jak za pierwszym razem wypiła, tak za drugim razem, kiedy chciała mi podać to mleko, odtrącała butelkę. To chyba moja mama jej później podawała, odtrącała butelkę. I doszło to do takiego stopnia, że nawet gdy próbowała, zostawiłam swoje mleko odciągnięte, to niestety Gloria również moje mleko z butelki odrzucała. No i tutaj nie powiem, ale trochę się załamałam tą sytuacją, bo stwierdziłam, no super, to teraz jestem w totalnej dupie. Bo już nigdzie tak naprawdę nie mogę wyjść, skoro Gloria w ogóle nie ma szans, że będzie piła mu nawet moje odciągnięte mleko. Jest na tyle świadomym dzieckiem, że nie da się jej tak łatwo oszukać butelką, nawet jeżeli jest tam moje mleko. Bo ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że halo, halo, gdzie mi matka wierzysz z butelką, skoro ja chcę pierś, która nie tylko daje pokarm, ale też oczywiście jest przytulanką i uspokajaczem. Nie da się tego ukryć, że już na tym tak to po prostu wygląda. Więc przez to moje założenie, że będzie tak super, kiedy podam jej mleko modyfikowane, no to podłamałam się po prostu tą sytuacją, że teraz to już chyba nigdzie nie wyjdę, skoro nie będzie chciała nawet mojego mleka z butelki. Póki co odpuściłam. Za jakiś czas spróbuję znowu, może z inną butelką, nie wiem. Jeżeli mamuśki byłyście w takiej sytuacji, dajcie znać w komentarzu, co Wam pomogło, bo naprawdę w tym momencie jestem w kropce i zupełnie nie wiem, co mam robić. Więc tak, przygoda z wprowadzaniem mleka modyfikowanego. A wracając do wysypki. Na następny dzień pojechałam z moją mamą, z Glorią, do lekarza. Pani doktor, kiedy zobaczyła wysypkę, powiedziała, że nie jest to uczulenie na mleko, a na 99% jest pewna, że jest to 3-dniówka. W ogóle dodatkowo, chyba w tym vlogu już Wam wspominałam o tym, że Gloria miała gorączkę, że była bardzo gorąca. No i później jak ta gorączka wszystko minęło, to właśnie ta wysypka się pojawiła. I tak jak mówię, pani doktor powiedziała, że jest to 3-dniówka, przypisała nam kropelki, które kupiliśmy, ale koniec końców nie podaliśmy małej, bo ta wysypka dosyć szybko zaczęła znikać, więc odpuściłam te kropelki. No i teraz już jest wszystko w porządku, tylko znowu ząbkowanie. Poprosiłam panią doktor, żeby sprawdziła dziąsełka, bo wydaje mi się, nawet dam sobie rękę uciąć, że Gloria ząbkuje.
Po czym usłyszałam, nie, nie, jeszcze nie idą jej zęby. I mówię, kur, mamo, jestem przekonana, naprawdę dałabym sobie rękę uciąć, że idą jej zęby. Bo ona cały czas tutaj pocierała tą górną wargę, byłam przekonana, że idą jej jedynki górne. I wyobraźcie sobie, tydzień po wizycie u lekarza, Glory wyszła dwójka na dole. I idzie jej jeszcze trójka, bo widać już wystający taką szpileczkę, więc... Jednak matczyny instynkt jest niezawodny. Ostatnie dni są po prostu bardzo ciężkie. Nie powiem, takie psychicznie dla mnie ciężkie. I to jest taka też sinusoida. Są takie dni, że jest super, a są takie dni, że jest bardzo ciężko. A ciężko jest tym bardziej, że zostaliśmy sami. Ja, Wojtek i Gloria, z czego przez cały dzień z Glorią jestem tylko ja. Wojtek pracuje od 7 do 17 przez cały tydzień, ponieważ moi rodzice i moi bracia pojechali na taki urodzinowy wyjazd mojej mamy do Egiptu. I tu nie chodzi o to, że wiecie, Jezu, zostałam sama, moja mama mi tyle pomagała, co ja teraz zrobię, bo ja sobie naprawdę dobrze daję radę, tylko nie da się ukryć, kiedy jestem sama z ząkującym dzieckiem przez cały tydzień, a Wojtek dosyć długo pracuje. No to jest po prostu ciężko. Ja jestem po całym dniu bardzo przebodźcowana, bardzo zmęczona psychicznie. Po czym Wojtek wraca z pracy, również jest zmęczony po pracy i musimy po prostu, musimy przeżyć to. Ja wiecie co, wyjdę teraz na taką, co narzeka, bo wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że są samotne mamy, które sobie cudownie dają radę i naprawdę dziewczyny, szapoba dla Was. I są na pewno też mamy, gdzie, nie wiem, ojcowie ciągną dwa etaty. Okej, tylko po prostu wiecie, ja opisuję teraz swoją sytuację, jak to wygląda. Więc dlatego ten vlog, tak wiecie, zwlekam z dodaniem go, bo po prostu, wiecie, takie ostatnio mam chwilę zwątpienia i w ogóle nie mam ochoty sięgać po aparat. Ale stwierdziłam, że dokończę tego vloga, ponieważ chciałabym opowiedzieć Wam więcej o tym drewnianym boksie z zabawkami Hiji Box, bo myślę, że naprawdę warto, to jest bardzo fajna rzecz, więc jeśli chcecie posłuchać więcej, no to zapraszam Was do materiału, który dla Was przygotowałam. Kto ma dziecko, ten wie, jak to jest mieć w domu stertę zabawek. Zabawki w każdym kącie, zabawki wylewające się z lewej i z prawej strony. Gloria ma prawie rok, a z każdą zabawką, którą dostaję, z jednej strony się cieszę, bo widzę jej radość, ale z drugiej strony masakrycznie mi to przytłacza, bo mimo, że mamy coś takiego, że rotujemy jej zabawki. Jeżeli coś widzimy, że się jej nudzi, to chowamy, wyciągamy coś innego, żeby na bieżąco to zainteresowanie zabawkami było. Jednak, po pierwsze, Gloria jest dzidzią, która się szybko zabawkami nudzi, a po drugie, wiadomo, dzieci z zabawek wyrastają. I tutaj jest bardzo fajne rozwiązanie w tej sytuacji. Hitchbox, czyli ta piękna drewniana skrzynia, którą mogliście widzieć wcześniej we vlogu, gdy robiłam z Glorią open boxa, to nic innego jak zabawki, które są przekazywane z ręki do ręki. Zabawki dostosowane do wieku Waszego dziecka. Robicie sobie taką miesięczną subskrypcję. Hiji Box dla dziecka kosztuje 139 zł na miesiąc. Macie przez cały miesiąc zabawki, którymi Wasze dziecko bawi się do woli. Następnie odsyłamy, dostajemy na następny miesiąc zabawki znowu dostosowane pod wiek Waszego dziecka. Mamy też opcję dla rodzeństwa, wtedy płacicie 159 zł za miesiąc. Jest to genialna sprawa pod kątem ekologii. Nie wydajemy kasy na zabawki, które później idą w śmieci, cokolwiek. Okej, można też zabawki sprzedać. Tu jest po prostu to, że te zabawki są cały czas przekazywane z rąk do rąk i to jest niesamowite. Ja tutaj dostałam taką planszę, gdzie jest tutaj naklejona naklejka. Tymi zabawkami, które Gloria dostała teraz, bawił się już Remcio z Bydgoszczy. My również mamy taką naklejkę, którą sobie później wklejamy i tak oto te zabawki krążą i to jest naprawdę niesamowite. My zresztą nie jemy od 3 lat mięsa ze względu na ekologię i tutaj w ogóle ten pomysł z takimi zabawkami, pierwsze zabawki drewniane, coś co nigdy nie wychodzi z mody, a po drugie to jest właśnie to, że one cały czas krążą i są wykorzystywane, więc to mnie naprawdę urzekło. Ja jestem zdecydowanie za takimi rzeczami. Mamy również kartkę, gdzie jest informacja o dacie wymiany. Dodatkowo, co zawiera Box. Co znajduje się w boksie dla mojej 11-miesięcznej córeczki? Pierwszą zabawką jest Stacking Tower od Plantoise, czyli nic innego jak wieża z klocków. Następna zabawka to Rainmaker z B-Toys, czyli piękna deszczowa grzechotka. Kolejny jest samochodzik z ludzikiem od Grimas. Mamy również sensoryczne heksagony z Muka Senso, czyli ścieżka sensoryczna, która bardzo mnie urzekła. Mamy tutaj korek, keramzyt, szklane pastylki oraz kamień. A na sam koniec ulubiona zabawka mojej córeczki, czyli skrzynia z kulą od Polana Montessori.
Obok są buźki, więc możemy na sam koniec ocenić, jak się zabawki sprawdzały. I wiadomo, te zabawki, tak jak mówiłam, krążą z rąk do rąk. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że któraś z zabawek niesamowicie przypadnie Waszemu dziecku do gustu, no bo tak też się zdarza, dzieci się przywiązują, to możemy sobie zakupić albo tą zabawkę, którą mamy, albo zamówić sobie nową. Dostałyśmy również prezent, czyli kod QR, darmowy 3-miesięczny dostęp do aplikacji Pomelody. Bardzo mi się to podoba. Co do zwrotu, nie wiem jak Wy, ale ja nie cierpię zwracać rzeczy. Bawić się w drukowanie etykiet, wypełnianie formularzy. Tu sprawa jest prosta, ponieważ mamy już przygotowaną etykietę zwrotną. Wystarczy spakować wszystkie zabawki, nakleić na karton etykietę zwrotną i oddać paczkę do punktu. Odsyłacie paczkę. Dosłownie za chwilę przychodzi Wam box już na kolejny miesiąc z kolejnymi zabawkami dostosowanymi do wieku Waszego dziecka. Więc tym samym po pierwsze nie macie w domu sterty niepotrzebnych zabawek, z których dziecko wyrasta. A po drugie, bardzo ważne, mamuśki, w końcu możecie napić się ciepłej kawy. Wasze dziecko ma zabawki, którymi przez miesiąc może bawić się do woli. A to chyba przekonuje najbardziej. Jeśli chcecie dowiedzieć się coś więcej, w opisie zostawiam Wam link do strony, także sobie zerknijcie i dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć, jakie w przyszłym miesiącu, czyli na roczek, Gloria dostanie zabawki. A teraz się z Wami pożegnam, nie będę już kontynuować tego vloga. W ogóle wychodzę z założenia, że nie nagrywam filmów, jeżeli po prostu tego nie czuję, jeżeli mam gorszy humor. Okej, mogłabym nagrywać filmy regularnie, tym samym zajeżdżać się psychicznie, żeby dawać Wam cały czas jakiś content, cały czas jakieś materiały na bieżąco, ale na dłuższą metę to nie ma zupełnie sensu, więc wolę pokazać Wam taką prawdziwą siebie z pozytywną energią. Wiadomo, dużo lepiej się tak po prostu nagrywa, kiedy czuje się ten vibe, więc lepiej zrobić sobie chwilkę przerwy, a wrócić z taką zdwojoną siłą, z pozytywną energią, więc żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, a my widzimy się już w kolejnym vlogu. Myślę, że już z takim naprawdę pozytywnym nastawieniem. Zresztą teraz mamy coraz więcej słońca, więc będzie dobrze. Dzięki Wam jeszcze raz i trzymajcie się. Hej!